Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War wstąpienie. W sumie tak, a propos, jak jesteśmy, zobaczmy ten amulet. Ile kosztował na upgrade'zie? Też 5000. No ale to sobie na razie mogę, myślę, odpuścić. No i tutaj, dobrze, oczywiście te okolice znamy, bo wracamy w okolice tego pierwszego wielkiego węża. No, dokładnie w tym miejscu. No, bardziej tak. W tym miejscu wskoczyliśmy na tego węża, ale iż tego węża już tutaj nie ma. Znaczy, dobra, może inaczej, może dalej on tam jest, tylko nie ma tam niczego, co nas by już interesowało. To po prostu cofamy się teraz, ponieważ mając moc tego amuletu, możemy zregenerować ten młyn i most, po którym tutaj szliśmy, a który wtedy był w kawałkach. No i teraz powinniśmy tutaj dostać samouczek a propos, o właśnie, używania tego amuletu w walce. Bo to też jest dobre, bo kiedy trafimy tym kogoś w walce, no to po prostu to nie zadaje obrażeń oczywiście, dlatego tylko w walce spowalnia. I to jest dobry moment, żeby zrobić sobie trofeum związane z tym amuletem, bo wymaga to trofeum użycia tego amuletu w walce 100 razy. Oczywiście jest to możliwe do wykonania po prostu przez całą grę, ale to mogę wam na spokojnie powiedzieć. Warto to zrobić tutaj, bo... Znaczy, wiecie, w sensie, wiecie, warto sobie zostawić jednego typa i potem cały czas go tylko tym amulecikiem nawalać. No bo was to nic nie kosztuje, a jednak właśnie musimy sobie załatwić jeden z tych. Tego trofeum. Bo ja, to jest taka fajne, bo w tej części właściwie wszystkie trofea praktycznie za jednym przejściem gry. Tylko że jeśli chcecie zrobić wszystkie, to musicie liczyć się z tym, że musicie też grę przejść na hardzie. A to jest... Dobra, może coś... Piorun dla was, proszę pani. Sto się trafi. Chleba. No, to jest tego tych czterech. Znaczy obić po prostu trzech. Jednego sobie zostawić i cały czas tego do niego z tego amuletu strzelać. No to mówię, no nic was to nie kosztuje. To nie kosztuje many. Ten amulet ma swój własny cooldown, który po prostu musi się odładować. Tam jak widać po ikonce pod interfejsem z ostrzami. I no, nic nas nie kosztuje. Poza tym właśnie, że, poza tym cooldownem, ale... Many nas to nie kosztuje, życie nas to nie kosztuje, więc tym bardziej czemu by tego nie zrobić. A tutaj most, który się zapadł, ale ten akurat trochę później regenerujemy. Czy trochę później, trochę wcześniej niż my tu przyszliśmy, właściwie powinienem powiedzieć. Regenerujemy właśnie do maksimum. Aż dziwi mnie fakt, że po pierwsze ten most nie został odbudowany przez nikogo innego. A tym bardziej, że ta wyrocznie użyczyła jakiegoś ułamka swojej mocy, czy ten kastor, żeby to właśnie, żeby sam kastor, że to się tutaj nie przeszedł, tego nie naprawił, żeby ta woda dalej płynęła. No ale w sumie może ma po prostu wyjebane na wszystkim. W tej wiosce, która tam się dalej kryje. Ale w sumie patrząc, jaki miał charakter, no to jest bardzo możliwe. Okej, zaś kolejna syrenka. Ale tym razem mamy już na nią gotowy przeciwżywioł, czyli właśnie Kadesa. Teraz od razu strzał. Zabieramy to. Doskakujemy do niej. Nie, to ładnie skuduje nam tych zajerów. Tego ataku nie akurat nie lubię. Tak, teraz wracaj. No kurde, minimalnie. Ty, ej, idę! Chciałem to skontrować, nie wyszło, ale kurde, samym tym atakiem zrobiłem wystarczy przesunąć, żeby nie dostać w ogóle z tego strzału. Kolejne i od razu dostaliśmy też niwelację tego jej strzału na nas.
łapiemy typiarza. Obijamy go o ściankę. I od razu przechodzimy do naszej syrenki. Ja nie przyszła mi kontra. Ej, zaś kurde zrobiłem czemu. Nauka na przyszłość, tego nie mogę spotkować. Ruchat to taki zwykły strzał piorunem, który ja mogę też zrobić na specjalnym, na naturalnym. Proszę. Nie? No, obijamy, obijamy. Raz, raz. Łapiemy. No i... Brzegnę. Kurde, właśnie mogłem ją spowolnić w ogóle w trakcie całej walki. O, tam jak mówiłem, widzicie? Zregenerowały się te skrzynki, które mogę zdobyć. Dobra, tutaj woda dalej płynie. Tutaj idziemy sobie dalej i zanim zaskoczymy na dół, to zgarniemy sobie oczywiście też te skrzynki, bo w nich powinna być teraz właśnie duża ilość orbów. Dobra, zobaczmy dla testu, ile mam przy sobie teraz. 2965. 2965. Zobaczmy, ile będzie w czerwonej skrzynce. O! Okej. Okay. Stówka tylko. No to jednak nie tak dużo, jak sądziłem, że będzie. A tu też stówka. No ale lepszy ruch niż nic, prawda? A tutaj pierwsze oczko Gorgony z kilku w sumie jeszcze brakujących. Kilkunastu właściwie, bo już tak chyba za trzy razy mogę ten pasek sobie podbić. Jaj tutaj. Tak, 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 już kaba. I... Okej, okay, jest zbyt przeciwnicy. Piorun. O, jak się jeszcze ładnie, kurde, przysunęliście. Dali mi górę, którą mogę wam gotować tym ciosem. Wbijam z filipsami, no i kolejna burza. Teraz proszę, bo oczywiście na górny koziołek mógł sobie blokować moje strzały, więc ja muszę bierzeć na dół. W momencie. I ten chyba jeszcze kopnie w niego, no ale trudno. A, kontra szmaciarzu! Nie ma tak łatwo. No to się kręcimy! O! Pięknie, udało się skontrować go po raz drugi. Życia trochę nie mam niestety, ale... O jeny, serio? Kurde, to już go zabiło. Chciałem go dobić tym wykończeniem właśnie. O właśnie, a propos. Nie tylko lecząca, jest też skrzynia z maną. A ta mi się może przydać wręcz trochę bardziej, bo mam tylko jeszcze jeden segment. Ale chyba. Uś. Come on. To jest na szczęście też dobre, że nie muszę mieć naładowanego tego amuletu, żeby to naprawić. Po prostu wystarczy, że obok tego stoję. Okej, okay, prawie 5000. Jeszcze tylko tysiak. Bo tu jest oczywiście druga taka skrzynia, która powinna mi dać też właśnie. Zobaczmy. Tak jest, jeszcze 9000. Chociaż nie, to dała więcej chyba. Dobra, tutaj. Tutaj dalej nie wiemy. Ja nawet nie wiem, czy to jest jakiś anagram, nie? Bo nic nie potrafię tutaj sensownego sklecić z tych literek. Nie wiem, chyba że to są jakieś skrótowce, nie? Na całość w ogóle tej wizji. Każda litera to jest po prostu. Jest skrótem od jakiegoś słowa, ale tym bardziej, które jeszcze nie mi pozwala coś tego logicznego sklecić. Chociaż nie no, bo na, bo było tam E albo ci. Na E nie ma żadnego słowa. Dobra, ja go nie mogę blokować, ale to za dużo jest. Ale oczywiście on nie może blokować mojego wyładowania elektrostatycznego! Jego to bardzo ładnie po prostu. O, to jeszcze bardzo ładnie też te
pasożytki potrafią. Czy potrafią, bo są naładowane piorunami, więc wykorzystajmy jako takie granaty ręczne. Porzucajmy sobie nimi z niego. Je szybko zabijam, a jego jeszcze mogę bardzo ładnie potrubować. Tutaj nie udało się tego zostać nieśmiertelności. Ej, ale detonujcie się! Ale już to tylko on. Śmieci. Dobra, może to jest nieblokowalnia, to sobie blokować. Ja bym tam zbiłem coś z tego, a nie, bo z tego sprzęt się rozwalę. Kurwa mać. Przecież nie, pamiętam, że online to też dało się chyba kontrolować te strzały. To by na mnie na pewno z tej maturze. Wykraczamy go w takim razie. No, pyk! Do widzenia. No, jeszcze regeneracja zdrowia. Także. Dobra. To jeszcze zostały te rzeczy do zabicia, ale to już tylko ta formalność. Można go coś się jeszcze tutaj zrespić, ale na szczęście. Okej, tutaj tak, tu mogę aktywować, żeby to naprawić i się cofnąć, ale jeszcze tego robić nie będę, bo pamiętacie, że na dole jest jeszcze jedna taka skrzyneczka do naprawy. Plus, czy te się może zregenerowały? Oczywiście! No to pyk! I pyk! O, już mamy 5000! Pięknie, dobra. Ładujemy to oczywiście w ostrze, żeby mieć jeszcze większy damage na normalnych atakach. O i właśnie, też nowe umiejętności. 3 razy trójkąt, 2 razy trójkąt i X, znaczy X i kwadrat i przytrzymanie trójkąta. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No, trójkąt. No, halo. Trójkąt. Czemu to nie idzie? Dobra, to jest na pewno dobrze zrobione. Czekaj, no. Trójkąt? Halo, czemu nie mogę tego tylko... A, okej, okay, dobra, już chyba wiem czemu nie. Bo to jest pewnie dostępne tylko kiedy oczywiście pasek gniewu jest naładowany na full. Co jest... kosowym idiotyzmem. Czy to jest zaznaczone w ogóle, kiedy mam to... kiedy to znajduję, no ale... trudno. Dobra, jeśli nie będziecie mieli takich skrzynek, łącznie jest chyba 7, z czego kilka jest właśnie... dalej w ogóle, fabularnie, schowanych. Właśnie też tam na tej wyspie Delos, gdzie mamy te oczy znaleźć. Ale tam jest chyba jedna albo dwie takie skrzynki, więc większość się znajduje w tym miejscu. Tu jeszcze pamiętam, że tutaj z tyłu była też taka skrzynia do... O właśnie, do naprawy. Proszę. Tuż ile ich łącznie było? Tutaj dwie, tam jedna. I dwie w... dwie przy świątyni. To już chyba mamy 5, jeśli nie mylę. 4 albo 5. Znaczy nie wiem, czy teraz to policzę. No tu były dwie, tu je... tam jedna w przejściu. Ten i ten. No tak, chyba to dobra, no 4 na pewno. Z tymi 5 to wam nie powiem na pewno. Tak, 4 na pewno już mamy. Tutaj bardzo ładnie zregenerowane. Ponowne przejście. No i w ogóle mówiłem coś o kwadransie, że dojdziemy do bossa, nie? Nawet nie jestem pewny, czy tego kastera faktycznie kwadrans zajął mi dojście. Musimy sobie zobaczyć na timingu. Dobra, tutaj. No. Kolejne elementy. Ale oczywiście warto je niszczyć, bo to kolejne po prostu czerwone orby. A tych orbów nigdy mało. A właśnie, i nie wiem, czy zauważyliście. Patrzcie, teraz potrzebuje 12,5 tysiąca czerwonych orbów na upgrade tych ostrzy. To jest jakaś chora ilość na ten moment fabularny. Więc teraz raczej skupię się na upgrade'ach żywiołów i tego amuletu, a potem na sam koniec będę cisnął tylko w te ostrza.
No też wiadomo, jak nie będę miał czego ulepszać poza ostrzami, no to będzie mi łatwiej zbierać te orby, nie? No, tutaj odejdź. No, zobaczmy, tutaj mamy co. Okej, no to już wszystko było, więc... Jak tego dlaczego musiałem to sprawdzić, ale to już znamy. No, tutaj możemy... A, jeszcze nie tutaj. Właśnie, tutaj na górze możemy naprawić ten mościk. Bo pamiętacie, że to, co, na czym my teraz stoimy, to w sumie właśnie odpadło od tamtego mostu. I dzięki temu mogliśmy właśnie... sobie tam iść dalej. Właśnie to mogliśmy tam dalej, bo to sobie tam odpadło. A teraz dzięki temu to będziemy mogli to naprawić. Tylko to jeszcze nie teraz, bo tutaj mogę naprawić to. Tylko właśnie, nie mogę tego naprawić do końca. Nie wiem, czy to jest błąd w grze, czy tak miało być, ale niestety nie możemy naprawić tej... Nie możemy tego naprawić w całości. Musimy to tutaj tak zatrzymać w czasie, żeby tutaj móc właśnie przejść dalej. Tutaj oczywiście mamy kolejne zregenerowane skrzynki z czerwonymi orbami, więc... z wielką chęcią je zgarnę. Nie wiem, czy 100 czy 150 mi wpada, czy 200, ale to jest nieważne. Dobra, jak na moje życie? Na full, więc skrzynkę zostawiamy. No i teraz tak, tutaj muszę zablokować to przejście. Więc tak, najpierw bierzemy to i ciągniemy to tutaj. Puszczamy. Teraz to rozkładamy ponownie. Po pierwsze, żeby to się zablokowało, a po drugie, żebyśmy my mieli przejście właśnie kawałek dalej. Tu już kamera sugestywnie nam pokazuje, co mamy zrobić. I tu jest właśnie taki jeden drobny błąd i nie wiem, czy to jest jakby właśnie faktycznie błąd, czy ktoś tego nie przemyślał. Ale jeśli byście od razu naprawili ten... No, kurde. Jeśli byście od razu naprawili te przejście do pełni, no to nie bylibyście w stanie w ogóle iść dalej. Nie wiem, czy ktoś to nie przemyślał, czy to jest faktyczny błąd gry, ale no lepiej jednak uważać z tym. Mogę patrzeć też to. Mogę naprawić jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I teraz mogę puścić i to się samo będzie fajnie cofało. Właśnie do tego punktu zatrzymania. I to jest naprawdę zajebista rzecz. No nie wygląd... Okej... Okay. Dobra, a chyba teraz to muszę faktycznie naprawić to do końca. Czy się podwyższy? Albo coś? Nie, ja tak stoję to chyba nie bardzo, czyli po prostu muszę... chyba wyczuć skok. Myślę. No czemu tutaj stoję w miejscu? Halo. Dobra. Spróbujmy to naprawić w takim razie do zera. No nie, może jednak faktycznie to poleci, kurde. Trochę wyżej. Chociaż trochę wątpię. A do Jezus! Dobra, tu jest przejście, Boże. No, nie ma tak być u... pewnie. Kurde, nawet tego nie przetestowałem do końca. Już, kurde, to od razu zniwelowałem. Ale czemu to jest w ogóle objęte tym, tym? To jest takie dziwne. O, dobra, da się gastenka odpaliła, to już leci samo z siebie. No i właśnie. Most jest w całości odbudowany. Tak samo kółko i my tylko sobie zjeżdżamy. Mogę się ruszać? Jeszcze nie. Teraz? Też nie. Okej, dobra. Teraz już mogę. Grota. Dobra, nurkujemy. Bo dzięki lodowi Posejdona możemy oczywiście bezproblemowo się poruszać pod wodą i oddychać w niej, więc... Możemy tak naprawdę zostać tutaj ile tylko będziemy chcieli. No ale my oczywiście nie zostajemy tutaj ile będziemy chcieli, tylko przeprzemy do przodu.
prostu. Tu mogę jakoś przyspieszać. To chyba dopiero od kolejnej części. A nie, nie, nie mogę, tego po prostu zwykły guzik wciskałem. Muszę przetrzymać właśnie tam, gdzie blokuję. Dobra. No i tutaj mamy kolejne przejście. I kolejne talosy. Tym razem lodowe, więc musimy użyć oczywiście ognia. Znaczy sobie możemy użyć każdego innego żywiołu poza lodem, nie? Ale no, warto ogień, no wiadomo. Ogień, lód, kontry. I pyk, a propos kontry, to ci kontra pyk, śmieciarzu. Zładnie się oczywiście teraz negował. To jest drugi. Kontra. Dobra, to może blokować. Ale chyba i tak mi to... Tak. A nie, dobra, tego pewnie się blokować. No i właśnie, ten lód się przebija przez bloki, więc... Ja to jest druga lista, to muszę skontrować, żeby nie chcę stracić... Paska. Tak. Negacja obrażeń. Moich. O, oni dostają boss pory. Dobra, jeden się striggerował normalnie, drugi... drugi chyba... Teraz... drugi Nie, 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 nie mogę blokować. I jeszcze raz. Ej, no co jest? Wcisnąłem to przecież! Ja się cię tylko oszukam. Może konsola czegoś nie załapał. Dobra, i teraz zobaczmy. Tak, teraz są dostępne te ciosy, które sobie odblokowałem właśnie. A teraz są już niedostępne, mam zerowy, zerowy pasek nie ma. No i jak na złość. Ale dobra, może zdążę wam też pokazać te po walce te ciosy, jak wyglądają. Dobra, to jest ten cios pod trzema trójkątami. Teraz raz, dwa i... Okej, okay, chyba jeszcze zaliczyło, chyba jeszcze zaliczyło. Mam nadzieję. No bo nie powiem wam tego na 100%, no bo nie jest, nie wiem czy ten akurat spadający pasek gniewu, czy tego właśnie nie zepsuł teraz, no ale... Tym się nie będę przyjmował. Na razie interesuje mnie tutaj to, żeby właśnie zniszczyć te łańcuchy po obu stronach, żeby umożliwić mi dalsze przejście. Muszę w dobrym miejscu stać. Okej, okay. Mamy, łańcuchy pękają. No, a dalsze przejście jest możliwe. Okej, okay, tu jest kolejne przejście podwodne w takim razie. Wróć bez w takim razie, po prostu jest kolejne przejście podwodne. Dobra. Wow, co jest? Czemu mi ta kamera zgłupiała? Okej, to było dziwne. Dobra, tutaj na górę nie popłynę, czyli idziemy dalej. Tutaj z tego co kojarzę nie ma żadnych skrzyni ukrytych, ale jest tutaj gdzieś miejsce, gdzie można znaleźć kolejny przedmiot, właśnie ten specjalny. To się do niego płynęło gdzieś tutaj chyba... niżej, gdzieś... O właśnie, tu jest rozwidlenie i tutaj się do niego płynęło. Było tutaj i... O, w tym miejscu właśnie jest ten specjalny przedmiot schowany. Ja już go posiadam, więc teraz go nie mogę zdobyć po raz drugi. Ale jest to konkretniej mówiąc... Jest to... O właśnie, ten posążek. Kapitana łodzi. Figurka przedstawiająca Posejdona ma zapewniać ochronę na morzu. Daje nieskończoną magię. Tak jak chyba de facto jakikolwiek przedmiot związany z Posejdonem w innych częściach. Bo literalnie, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w każdej części dostajemy coś od Posejdona, co daje nam nieskończoną manę. Nigdy od Zeusa, nigdy od Aresa, nigdy od Hadesa. Zawsze od Posejdona. Mamy i oddychanie pod wodą, i nieskończoną manę. Dobra, tu są dwie skrzynki. Czyli tutaj z tyłu może są schowane? Nie, nie tym razem. Skakujemy. Zgarniamy skrzynkę czerwoną. Jeszcze więcej orbów. Dobra, życia mam full, więc poproszę o manę. Cyk. No i przyciskamy się dalej. Dobra, gdzie jesteśmy? A, tutaj, w tym porcie. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy... Dobra, port w Kirze. Powiem, po pierwsze mamy kilka czerwonych skrzyni, które warto zrobić, no bo...
No bo to są czerwone skrzynie. Lepszego powodu wam nie znajdę, bo po prostu są to czerwone skrzynie i to jest element otoczenia, nie? Jedno i drugie warto zniszczyć. Okej, tutaj się opuszcza... Chciałbym powiedzieć track, ale to w sumie jest po prostu drobna taka... więcej. Tutaj nie ma chyba z tego co kojarzę żadnej walki. Może jakiejś dużej. Proszę, już mam 3000, czyli już jestem coraz bliżej ulepszenia czegokolwiek. Dobra, tutaj możemy na temat tego gościa coś ogarnąć. Zarządca portu Kirry, pochwycony z wyspy Lajstrygonów, ten spokojny gigant wprowadza i wyprowadza statki z jaskini będącej portem Kirry. No teraz to już jest port chyba niczyj tak naprawdę, bo ta wioska to nie istnieje. Cała populacja wioski po prostu wymarła przez brak wody. Chyba, że ktoś tu jeszcze został i oni właśnie uciekają na przykład z tego miejsca, nie? Bo tam nie widać, widać było na tej kastence ludzi. To też o dziwo nie widać teraz. No chyba, że mi się coś przywidziało akurat i ten. O, tam dwie kolejne białe skrzynie, tym bardziej warto je otworzyć. Dobra, tutaj mamy iść, ale oczywiście najpierw zbadamy... Dobra, najpierw mamy to i... Dobra, nie, zanim kurde... zimnym rządzeniem losu to ominął, to zgarniamy najpierw tutaj. Tu. Drugie piórko Feniksa, a tutaj... drugie oko Gorgony. Pięknie. Więc dobra, zgarnijmy sobie stąd, tutaj. List do żony marynarza. Nie mogę się doczekać powrotu do ciebie i naszego syna. Od czasu ataku i zniszczenia akweduktu bezpieczna droga do Kirry została utrudniona. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Jeśli to jest do tej babki, która była przed wejściem zagraconym przez gruzy, no to raczej dobrze się nie mają, bo nie żyją. Dobra, tutaj... też nie ma nic, więc dobra. Wracamy w takim razie. No i już idziemy tam, gdzie gra wręcz każe mi się udać. Czyli dokładnie w to miejsce. O, czekaj, czy ja to mogę zniszczyć? No, oczywiście, że mogę to zniszczyć. Tutaj jeszcze dwa elementy. No i dobra. Kolejna cutscenka. A nie, dobra, no dobrze mówiłem, są tu coś ludzie. No i tam też, chodziło, choć nie było ich przed chwilą. Jest nasz cień, czyli Orkos. Tylko tchórze się chowają, Orkosie! Wiesz, że także stoję na straży twojej przysięgi. Zabiłbyś mnie, nim otworzyłbym usta. Mów zatem! Dlaczego postanowiłeś zdradzić własny ród? To byłeś ty. Twoja przysięga zasiała we mnie zwątpienie. Jak to możliwe? Mimo, że tyle wycierpiałeś, nadal nie rozumiesz, dlaczego zostałeś wybrany? Dlaczego Ares tak zdecydował? Dlaczego nadal cię potrzebuje? Do rzeczy! O, Kratosie. Ares, bóg wojny, planował to od lat. Narodziłem się ze związku boga wojny z królową Furii. Ze złości i szaleństwa Ares planował począć wprost idealnego wojownika. Ale okazało się, że go rozczarowałem. To matki mnie oszczędziły. One kazały mi strzec złożonych przysiąg. Mimo, że byłem obarczony brzemieniem, to pragnąłem być sługą tych, którzy darzyli mnie miłością. Wszystko zmieniłeś, Kratosie. To twoje ostatnie zadanie spowodowało, że zacząłem kwestionować czyny moich bliskich. Poradziłem się Aleti. To ona wyjawiła mi, że Ares planuje strącić z tronu Zeusa. Potrzebował jednak wojownika idealnego. Bóg Ares wyznaczył ciebie, byś zburzył mury samego Olimpu. Aresie, pokonaj mych wrogów, a moje życie jest twoje! By być pewnym, że będziesz mu oddany, Ares i matki wymyślili 3 próby krwi. Miałeś przelać krew wrogów. Krew niewinnych. Krew twojej własności.
własnej rury. Co się stało, już się nie odstanie. A teraz pragniesz zmienić swoją przeszłość. Nie potrzebuję pomocy Furii, żeby tego dokonać. Zrozumiał, że musi pokonać siły, które nękają jego umysł. Wolny od obłędu, skierował swój gniew ku pozostałym furiom, obmyślając plan ich zagłady. No, jak mówiłem, wracamy teraz do więzienia, choć no, nie na długo. O nie, znowu ten! Tego nie mogę blokować. No, dawaj. Trochę piorunów dla nich. Nie tego kundla, z którym się musieli użerać niestety. Jeden ziomek? No jasny szlak. Dobra, chcesz oni... Chociaż nie dostałem do mage'a, tak jego stary. Oczywiście on ma Freddy Fire, czyli pomimo iż to bije mnie, to bije też. To jest mi jak najbardziej tak, nie? Dobra. No, oczywiście, że jeszcze żyje. Za łatwo by było. Dobra, dawaj mi te maczugę dobrze. Dziękować? Ja w ogóle mam wszystko w Freddy Fire włączone, ale chcą zabić. Nie mogę to być sejfem. Natomiast mi się jest najbardziej na rękę. Nie, nie gadę, że chybiłem. Serio? Ludzie. Dobra, dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Raz, dwa. No i... Jedno kliknięcie teraz. Ej, dobra, puścił tę maczugę, puścił maczugę. Bierze. Maczugę. O, to jest też dobre, że maczuga ma bardzo mocną siłę przebicia, jeśli chodzi o przerywanie ataku. To jest mi jak najbardziej na rękę. Zaraz po prostu pysk! Poleciało, ale chyba go trafiło, to jest najważniejsze. Nie chciałem przez strategię wyobrażał. Stale mi się tak. Narzekać nie będę. Dobra, okej, udało się. Super. Zatrzymać z tego. W taki sposób. Uniki. A nie poleciał po temacie. Mat tutaj wymienia arenę. Ja teraz dookoła. Myślałem, że jest ten pies dobrze kończył, ale niestety nie. No i kończymy teraz. Jeden łeb, drugi łeb. Trzeci też. Tylko trzeci zaleciłem tylko przebitkę. Dobra, to oczywiście nie jest koniec. Nie za łatwo, ale byłoby trochę zbyt prosto. Hop. Adios. Dobra, to się z tym jednym nie udało, tak jak myślałem, żeby się udało, no ale trudno. No, dawaj maczugę, dawaj maczugę. Dawaj maczugę. No. No, ej. No ludzie. Dziękuję. Pysk. I dziękuję. Żegnam pana z życiem. No i teraz patrzcie, wszystko co tutaj zostało zniszczone, dzięki mocy tego amuletu, możemy teraz na spokojnie naprawić i przywrócić do poprzedniego stanu.
No włącznie z dłonią, która to trzymała, więc... trochę... drobny minus. Ale jak widzicie, to jest najlepsze, bo to jest sam początek gry tak naprawdę. To jest dokładnie to samo miejsce, w który... To jest w ogóle też na kwestia, nie? Że to jest bardzo interesujące, że tam, gdzie my zeskoczyliśmy z tego Aigaiona i rozpoczęliśmy przygodę, w tym samym miejscu zabiliśmy pierwszą furię. Także ciekawe. Ale okej, okay. Dalszą częścią eksploracji więzienia i początkową eksploracją kolejnych wspomnień zajmiemy się dopiero w kolejnym materiale. No chyba, że całe więzienie zajmie cały materiał, ale to jeszcze zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War wstąpienie. Cześć!